szkółce. I uwaga, szykujcie rączki. Ostatnia przeszkoda i wielkie brawa dla tej pary. Abra po prostu nie lubi tej trójki, więc ją zawsze testuje. Pięknie zamknięta wolta, super Lena. Teraz tak rozszerz troszeczkę ten najazd, żebyś mogła, uwaga obsługa, żebyś nie przeszkodziła. Stop. Ekstra. To chyba debiut jest dla Abry, co? Pierwszy wyjazd na zawody. Coś mi się tak wydaje, bardzo ładnie sobie radzi. I Abra, i Lena. I Lena teraz masz daleko do właśnie przeszkody numer 7 i 8 linii prostej. Pilnuj tylko środka i na pewno ci się bezbłędnie uda ukończyć ten park. Tak, 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 super. I ostatnia przeszkoda. Szykujcie rączki, ludzie. Ręce, jeszcze nie. Jest! I teraz! Brawo! Poproszę tu kogoś do sędziówki, bo mi się chyba drzwi zatrzasnęły, ktoś się do mnie dobija i mnie rozprasza, tak? Po pierwsze, ja jestem na robocie, po drugie, nie wiem co z tymi drzwiami. Spokojnie, Zosia, Jagoda z tobą pójdzie, tak? Spokojnie, Zosia nie zna tego konia. Pierwszy przejazd zrobicie sobie z ubezpieczeniem, jak będzie dobrze, to sobie odpuścicie. Super! Tak, tak! Super! I na pewno drugi przejazd zawsze będzie dużo sprawniej ci tydzień. Super! I tak jest, tak jak wczoraj. Jedziemy do ósemki. I na wprost przez linię mety. Zorza tutaj odpaliła kratki. Uwaga, bo tutaj jest wolta do przejechania. W galopie będzie trudno. Na spokojnie prosiłabym pokonywać ten parkour. I teraz Emilia ładnie zamknęła tą woltę i wjechała do wąskiego gardła, wąskiego przejścia i zmierza na trzy pachołki, na którym zadaniem jest wykonanie slalomu, czyli zmiana kierunku dosyć szybka i jedziemy do siódemki. Ma duży dystans, więc sobie swobodnie podgalopowuje, aczkolwiek przypominam, że to są drążki na kłus. To udało się wyhamować i jedzie dalej do ósemki. Zobaczcie, jak fajnie pokonany też parkour. No. Uwaga. Tutaj widzicie asystenta zabrakło, trenera, oka i już zapewnie się poczuło. Ale to jest doświadczenie, słuchajcie, także to po to robimy tego typu zawody. Na koniu Nata się przygotuje, a dalej na Bogotilli. I Emilia już teraz zmierza do piąteczki. Ekstra. Super. I do siódemeczki. Podobnie jak poprzednio, galopuje sobie w dystansie, ale już szybciej zacznij hamować, dobra? Ekstra. I ostatnia przeszkoda przed nimi i wielkie brawa, przekroczona również linia mety. Po prostu nie będę nic mówiła, żeby było tu nic. Paweł gospodarz zawsze robi takie psikusy, sprawdza, czy na pewno jesteście wszyscy przygotowani na różne rzeczy. Dobra, czy mogę mówić? Dobra, dziękuję. Spokojnie, jeszcze nie rozpoczęłaś przejazdu, ponieważ nie przekroczyłaś linii mety. Thank you.
i jedynka pokonana bezbłędnie, dwójeczka U z dużym zapasem, spokojnie, spokojnie. Wrócimy na trójeczkę. Widzicie, nowe miejsca, debiuty, to wszystko ma znaczenie. Ja cały czas w swojej szkółce mówię dzieciom o tym, że nawet to, jak trzymasz kask, ma znaczenie. O, jak to skacze, to ja osobiście ze srokaczami mam trudną historię, ale bardzo fajny konik, Nata. Myślę, że jest lubiany koniem do jazdy w szkółce, czy w stajni. Pięknie pokonana piąteczka i teraz uwaga, troszkę wolniej. Jest tak, slalom dokładnie wyjechany, super. Jedziesz dalej do siódemki, aż tutaj pod trupy. Nie daj się, nie daj się. I spokojnie do przeszkody numer 7. Super. I nawet tutaj galop się pojawi. Bardzo ładny koniec. Super. A Filip właśnie pokonał bezbłędnie przeszkodę numer 3. Teraz jedzie do zadania numer 4 na tych różowo-fioletowych podmurówkach w przeszkodzie. Ona w konkursie numer 3 będzie już tam skakana. Bardzo ładny wyjazd. I jedziemy do wąskiego przejścia i do slalomu. Pogotilla rozmawia. Super. I jedziemy teraz do przeszkody numer 7 i 8 i linii mety. To też zwykle bywa podchwytliwe. Uwierzcie mi, bardzo dużo zawodników popełnia ten błąd, że skręca przed przekroczeniem linii mety. A tutaj specjalnie wystawiliśmy je dalej, żeby wymusić tą jazdę na wprost. I rodzice, którzy wspierają swoje pociechy w świecie jeździeckim, w ich pierwszych doświadczeniach, widzicie, jak ciężko czasem na treningach wyjechać linię prostą. I tak jak Abra zdaje się, to i Bryza ma tą czerwoną kokardkę w ogonie. Nie dlatego, że czerwone zawody, nie. Ten koń na pewno ma szybki zad. I tego wam oszczędzamy. Bardzo ładny przejazd do trójeczki. Teraz techniczny, pokaz techniczny jakby umiejętności wyjechania koła, co jest zaraz po linii prostej najtrudniejsze na koniu. Te koła zwykle są kwadratowe niestety i dużo tych kół się trzeba nakręcić, żeby one miały rysunek koła. Tutaj pięknie sobie Lena poradziła, wjeżdża do przeszkody numer 5, wąskie przejście i na slalom. Ja mam takie, taką małe ogłoszenie niedzielne, niepartyjne. Stajnia Prys zdaje się do nas dojechała i to jest ostatnia stajnia, żeby odebrać swoje talony na... To zapraszamy, bo już zamkniemy po prostu tą wersję formalną. A Lena i Bryza właśnie zmierzają do przeszkody numer 8. Skoczyły, przekroczyły dwa celowniki we właściwej kolejności. Koniu Vivien. Pierwszy przejazd. Jedynka pokonana bezbłędnie, dwójka spokojnie do trójki, na środeczek, tak, czwóreczka, tej przeszkody koperta, na czysto, zmiana nogi pięknie, uwaga tam Nata, i jak widzicie, dzieci już pokazują wyższy poziom zaawansowania. Wielkie brawa dla tej zawodniczki Ala! Vivien to jest kombo Fundacji Gdańskie Zdrowie Elbląga i Starego Młyna z Szyszyna. Czyli nas tutaj, to my, pan Sławek wyhodował. Wyhodował, nie wyhodował, od wielu lat. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Ostry zakręt.
Jedynka pokonana bezbłędnie. Dwójeczka również. No, tu wynosi troszeczkę ten zakręt. Trójeczka, super. Tam są już podmurówki. Słuchajcie, te drągi domykające na jazdy. To jest wszystko pomoc dla naszych dzieci i debiutantów. Wiemy, jak to się robi. Spokojnie. Uciek. Samą czerwoną poprosimy. Dawaj, dobry. I zmiana nogi nastąpiła i jedziemy do siódemki. I utrzymaj linię prostą i pięknie w ósemkę też trafisz, Robert. I wielkie brawa dla tej... Ja daję sygnał. Za każdym razem rozwalam trochę ten dzwonek, ale jeszcze działa. Ta na koniu Vivien, reprezentująca Fundację Polskie Zdrowie. Skoro tak Vivien pięknie skacze, znakiem tego nasz wicher, którego Ala też już jeździ u nas w stajni, też powinien pięknie skakać. On jest jeszcze młodszym. Piękny najazd właśnie taki bym poprosiła za przeszkodą numer 8. Ona wtedy ładnie was wyprowadzi, super. I zobaczcie, jak fajnie, jak po sznurku. Ala w tym roku zdała brąz. Wielkie brawa! A przygotuje się w dalszej kolejności Bogotilla jest typem tuftusia. Ta para, tyle wam zdradzę, że dzisiaj się poznała. Ale Lena już któryś raz radzi sobie z różnymi trudnymi zadaniami na parkurze. Teraz też, myślę, sobie pięknie poradzi. Zobaczymy tę zawodniczkę również na Vivien, ponieważ konie mają ograniczenia startów. Trzy starty w ciągu jednego dnia. I stąd też taka kombinacja na zawodnika. Bogotilla. I się odbiła do ósemki. Super. I trafiły w te celowniki. I proszę o przejazd. Dawaj, teraz mówię o tym, jak dziecko zawodnik ma bata w ręku. Nie odstawiamy ręki. Wystarczy ukłon głową. Wówczas nie ma tego plątania wodzy. I rozpoczęła swój przejazd. Albinka. I Nikola na środek. Staraj się. No, no nie będzie na to wionka. Korta tutaj nie jest w trasie, więc to są punkty karne. I na środeczek czerwonej przeszkody. Parkour został ustawiony bardzo przyjaźnie, głównie w liniach, po to, żebyście państwo, czy dzieci miały... I wielkie brawa dla Nikoli! Grupa wsparcia, słuchajcie, łapiemy Balbinkę, prosimy o zejście w ręku spokojnie, bez paniki, bez nerwowych ruchów. Koń w końcu i tak się zatrzyma, zobaczy swoją pancię. Podejdzie lub nie. Więcej osób na parkurze już nie jest potrzebne, prosimy zejść. A tam parę prosimy zejść z parkuru. Mi to nic mi nie mówi, pół godziny jedziecie? No to blisko. No tak jak ja bym była powiedziała, że ja do Gdańska ze Gdańska też jadę pół godziny, nie? Ale bez koni. No dobra, mamy panią Zofię, tam się zobaczymy, co się dzieje z panią Nikolą. Poproszę o ukłon. I poproszę o przejazd, powodzenia. Spieszył się. O, super.
O, jaki zły. Zdaje się, ta para jest debiutująca, także spokojnie, słuchajcie, nawet z 30 punktami da się ukończyć parkour i po to jest ten czas, żeby... No jedynka już była skoczona, więc w teorii powinniśmy Państwa wyeliminować. Prosiłabym już tylko atakować przeszkodę numer 2. Uda jej się z tego najazdu do dwójki? Pani trener? Już tylko dwójkę jedzie. Pani Zosia będzie miała drugi przejazd, na pewno wyciągniemy wnioski, ale myślę, że Basia też nie ma zbyt dużego doświadczenia. Super, jest dwójeczka na środeczek do trójeczki, czy żółte pole. I jeszcze raz prosimy o najazd. No ta, bo to teraz najechać na to musi. Ale... Tak, lewa, lewa, dobrze. Na zawodach towarzyskich, to już przy randze zawodów towarzyskich i regionalnych, trener nie będzie dostępny dla dziecka na parkurze. My dlatego robimy to w ten sposób. Ale ten koń dobrze skacze, tylko... Żebyście naprawdę mieli wsparcie. Dobrze, do czerwonej już tylko jedziesz, nie żółtą. No nie są człony AB, no też wszyscy się tego uczymy. Wtedy, kiedy przeszkody są oznaczone tym samym numerem z członem AB, nawet z nie chcę. Niestety nie kolejna odmowa, ale spróbujemy jeszcze raz tą czerwoną przeszkodą. Pamiętaj, jeśli będzie drugi przejazd, trzeba tutaj się troszeczkę powalczyć, żeby drugi przejazd był z większym sukcesem. Nie, nie skoczy. A może pani trener złapie i skoczy z nią? Tak podpowiem. Poproszę, żeby pomóc zawodniczce i konikowi. Panią trener. Nie, idzie do siódemki. Już może bez asysty? Jedź do siódemki, patrz w zielone drągi i jedź raźno do przodu. Tak, i na wprost. Patrz już na niebieskie. Super, jedź już na niebieskie. Ale co? No się pani nabiega, ale spróbujmy jeszcze raz tą ósemkę dojechać. Gwoli informacji. Na zawodach towarzyskich już przy trzecim od nieposłuszeństwa konia. Zwany ten koń. To jest przejazd taki bardziej treningowy. Wielkie brawa za waleczność Basi i pani Zofii. Myślę, że drugi przejazd to już będzie troszeczkę lepiej. Czy ten konik jest debiutujący? Tak, i tak wygląda właśnie debiut również konia. To jest pierwsza odmowa. Spróbujemy jeszcze raz. Myślę, że Queen Mary i Basia w jednej przyczepie jechały. Się namówiły. Jeszcze raz w dodatku i się jeszcze umówiły. Tak, jedziemy. Super, nie ma co się przejmować, słuchajcie. Super, nawet z kłusa lepiej jechać niż cisnąć z galopu na krzywo. Ekstra. Dodam, że na wszystkich innych zawodach, na jakich będziecie, po pierwsze nie będzie takiego speakera jak ja, który wam to wszystko będzie opowiadał. Niestety czasy się tak zmieniają. Nikt nie będzie czmokał z trybuny, nikt nie będzie was edukował aż tak. Wszyscy na zawodach jeździeckich zakładają, że jednak ludzie, którzy się tu pojawiają, znają zasady. Z kusika. Z kusika to jest pierwszy przejazd. Z kusika. I niestety świat się w tą stronę zmienia, że często ja sama również mam kłopoty przez moje komentarze, no, które tak naprawdę nie są przytykiem do kogoś osobiście, tylko do tego, co się dzieje na parkurze. I wielkie brawa dla tej pary. Daję sygnał. I powodzenia teraz obie pary, dziewczynki. A przygotuję się na Bogotinę. Patrz, jak i w dalszej kolejności. Patrz, jak się rozbuchał. Zobaczcie, czy wy widzicie, co tu się dzieje? Widzicie, co się dzieje? Widzieliście, jak duże kłopoty w pierwszym przejeździe zawodniczka miała, jak musiała mocno opanować swoje emocje.
No i to ja ostatnio go. No, ale troszeczkę zapyszyłam. I do czerwonej już tylko. Do czerwonej. Tak. Ta czerwona. To sama są. Drugie nieposłuszeństwo, Tonia. Spokojnie, słuchajcie. I tak już się bardzo poprawiło. Na środeczek, na środeczek. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Sposobem przeszła. My to poprawimy, pani się skupi na nich. Jest czas, no stress. Na wprost i będzie sukces. No tylko tą szóstą. Jest! Wielkie brawa! Słuchajcie, wielkie brawa, naprawdę widzicie, jak procentują pochodzenia. Pięknie. Brawo. No właśnie, to po to właśnie tylko... No ładnie. Przygotowuję się do Bogotinni w dalszej kolejności. One się chyba umówiły co do czerwonych teraz. Red is bad. Salerka sobie spokojnie, spokojnie. No i super, i do zielonej stacjonaty. Z drugie nieposłuszeństwo konia. Postaramy się zamknąć w trzech. Patrzysz na niebieską. Nie kładź się tak. I do środka, na środeczek. Pamiętajcie, środek przeszkody dla konia zawsze jest najłatwiejszy. Te stojaki, one zamykają widoczność. Wielkie brawa dla tej pary, również się udało poprawić. I powodzenia, Dominika. Patrz daleko do przodu. Trudny zakręt, jedziemy, hop. O, dostojnie. Dodam tylko, że już na parkurze to lepiej nie zmieniać ręki z batem. Po prostu jedziemy w jednej ręce. Hopka. Jedziemy do siódemki, ósemki. Długa, prosta. Tak, tak, tak. Bogotinna chyba ma takie zwolnienie taktyczne przed przeszkodami. I hopka, ósemka. Jest! Wielkie brawa dla Dominiki. Daję sygnał i powodzenia, Aleksandra. Fajnie skacze ten konik fajnie skacze. Tak się zbiera. No jest. Pierwsza odmowa. Tak jak mówiłam, z tej czwórki fajnie by było jechać aż pod płot, między stojakami a płotem, bo wtedy ten zakręt pięknie was wyrzuca, jakby nie daje innej możliwości koniowi. Tak? Te skróty na konkursach dokładności zupełnie nie są. Nie są karane oczywiście, ale one się często kończą jakimiś kłopotami. I wielkie brawa!